I witam wszystkich ponownie po krótkiej przerwie, pocięciu, które nastąpiło w dość nieoczekiwanym momencie, ale lecimy z kolejnym filmem, z kolejnym materiałem. Poprzednio mówiłem o Call of Duty Deluxe Edition, a konkretnie o Call of Duty United Offensive Packet Misji i skończyłem na kampanii amerykańskiej. Oczywiście w grze również mamy kampanię brytyjską oraz radziecką. Kampania brytyjska za to. W pierwszej misji przynajmniej jesteśmy brytyjskim lotnikiem w służbie RAF-u, a konkretnie jesteśmy strzelcem pokładowym bombowca B-17. I według wielu graczy ten poziom lotniczy nie został pobity praktycznie w żadnym stopniu przez żadną inną misję, które bądź co bądź, ale w mniejszy bądź większy sposób starały się właśnie nawiązać do misji z Call of Duty United Offensive, gdzie jako właśnie strzelec pokładowy broniliśmy bombowca w nalocie na Rotterdam. Czy na... chyba na, nie, przepraszam, nie na Rotterdam, tylko na fabryki pod Amsterdamem. I nie mogę też wam od razu zdradzić, że misja zakończyła się bądź co bądź, ale porażką. Zostaliśmy strąceni, cała formacja w grze została strącona i trafiliśmy i walczyliśmy razem z francuskim, czy też, przepraszam, z holenderskim ruchem oporu, a następnie wraz z majorem Ingramem. Tak jest, z tym samym majorem Ingramem, którego ratujemy w Call of Duty z niemieckiego obozu jenieckiego. Trafiamy do jednostki SAS. Natomiast w kampanii radzieckiej, jako żołnierz radzieckiej armii, walczymy na froncie pod Kurskiem, a bierzemy między innymi tam udział w trakcie bitwy pancernej pod Prochorowką. Tak więc warto też nadmienić, że przynajmniej jeśli chodzi o kampanię brytyjską oraz kampanię radziecką, one się odbywają przed tymi, które są w pierwszej części Koba. Natomiast kampania amerykańska dzieje się już po wydarzeniach z pierwszego Call of Duty. Jest, można powiedzieć, kontynuacją, ale są na przykład takie misje, które się ze sobą przeplatają. Jeśli chodzi zarówno pomiędzy pierwszą częścią Call of Duty, a Call of Duty United Offensive pakiet misji. Jeśli chodzi o nazewnictwo, no to właściwie może jako ciekawostka bardziej niż nazewnictwo, dodam, że United Offensive jest jedynym dodatkiem w całej serii Koda, który został wydany w formie pudełkowej. Ja co prawda nigdy tak naprawdę nie widziałem fizycznej wersji pudełkowej United Offensive, ale wiem, że właśnie takowa była i można powiedzieć, że przy United Offensive spędziłem naprawdę sporo misji, spędziłem sporo godzin, sporo czasu, przeważnie w multiku, i jedną z moich ulubionych klas była tam klasa, która nazywała się Demolition, tudzież chyba Saper albo jakoś tak, czy osoba od ładunków wybuchowych, coś takiego. Wiem, pamiętam, że chyba tam niektóre klasy nie były spolszczone z racji tego, że ciężko to by było przetłumaczyć. Bo o ile taki na przykład Rifleman czy
Na przykład Point Man jest bardzo łatwo przetłumaczyć, natomiast taki Demolition, no to co, wyburzacz, wysadzacz, saper, no to saper to coś innego, natomiast ktoś inny, ale no pamiętam, że właśnie była tam klasa Demolition i połączona z klasą wsparcia, czyli tak support class, która używała to karabinów maszynowych i które warto dodać, po raz pierwszy można było rozstawić. Mieliśmy tak naprawdę trzy karabiny maszynowe, które można było tylko i wyłącznie użyć, jeśli rozłożyło się dwójnóg. Amerykański M1919 A6, o czym wspominałem w poprzedniej części. Niemiecki MG34 oraz radziecki DP-27. Każdą z tych broni nie można było nawet strzelać z biodra, tylko trzeba było faktycznie rozstawić dwójnóg i dopiero wtedy można było zacząć strzelać. I na dobrą sprawę jest to bodajże jedna z trzech odsłon, tylko i wyłącznie z trzech odsłon, gdzie faktycznie dwójnogi bądź co bądź, ale mają wpływ na grę, na broń przede wszystkim, jeśli chodzi o serię Call of Duty, czyli United Offensive, World at War oraz WW2. Natomiast cała reszta dwójnogów, która znajduje się w serii, czy to powiedzmy tam Modern Warfare 2, Famas ma dwójnóg, w Modern Warfare 3, czy chociażby w Modern Warfare, w serii Black Ops, jedynce, dwójce, trójce, czwórce, Black Ops Cold War i tak dalej, również są bronie i są dodatki, które dają dwójnóg. Tylko problem polega na tym, że ten dodatek jest tak naprawdę głównie wizualny. Jego nie da się, tego dwójnóg jest albo złożony, albo rozłożony. I to moim zdaniem jest przykre, że dają dwójnóg, ale nie dają możliwości skorzystania z niego. O ile w Modern Warfare wydaje się, że ma to sens, to uwierzcie mi, że dwójnóg jest tak naprawdę bezużyteczny. Dwójnóg, za przeproszeniem, ale jest gównem. Jest naprawdę porządnym dodatkiem, ale poza WW2, poza World at War i poza United Offensive, dwójnóg nie działa tak jak powinien. I co w moim odczuciu jest dość słabe. Czy polecam Call of Duty Deluxe Edition? Jeśli macie peceta, jak najbardziej. Ponieważ dodatek ukazał się tylko i wyłącznie na pecetach, to po zagraniu w pierwszą część zalecam od razu odpalić United Offensive, pakiet misji, z racji tego, że można nazwać to w sumie pełnoprawną grą, ale bardziej jest to określane jako samodzielny dodatek. Również zagrać osobno. Nie trzeba przechodzić zaraz po sobie, żeby nie wiedzieć, co się dzieje i tak dalej. Czy polecam? Tak, ale tylko i wyłącznie na PC-cie. U mnie na kanale zresztą możecie też obejrzeć pełne przejście Call of Duty. Co prawda pod tytule Classic, ale to nadal jest pierwsze Call of Duty. I cóż, to by było na tyle. Call of Duty Deluxe Edition, czyli pierwsza odsłona z 2003 roku oraz oficjalny, jedyny dodatek w formie fizycznej, czyli Call of Duty United Offensive, pakiet misji, również w edycji Deluxe. Możemy znaleźć też osobno, ale na tą chwilę, z tego co wiem, żeby dostać, to jest bardzo, bardzo ciężko. To tyle. Dzięki serdeczne za wysłuchanie i zapraszam do kolejnych materiałów. Stay safe. Trzymajcie się. Pa, pa.